Bardzo dziękuję. Jeszcze raz chciałbym serdecznie przywitać pana ministra w Polsce i chcę podkreślić, że jesteśmy podbudowani obecnością wojsk chorwackich w ramach EFP, w ramach programu natowskiego. Wojska chorwackie służą razem z wojskami polskimi, amerykańskimi, rumuńskimi i wojskami Wielkiej Brytanii, strzegąc bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest wyraz naszej solidarności, wyraz naszej współpracy. Ale to nie tylko format Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tym formatem, w którym współpracują nasze wojska. Współpracujemy również w ramach Unii Europejskiej, stąd też bardzo się cieszę z decyzji pana ministra i rządu chorwackiego o tym, że w ramach grupy bojowej Unii Europejskiej w 2023 roku Chorwacja będzie uczestniczyła w dyżurze razem z wojskami V4. Dynamicznie rozwija się także nasza współpraca dwustronna, jeśli chodzi o na przykład wspólne ćwiczenia wojsk specjalnych polskich i chorwackich, jeżeli chodzi o kształcenie, uczelnie polskie są otwarte dla studentów chorwackich. Wiem, bo pan minister przedstawił plany stworzenia Uniwersytetu Wojskowego w Chorwacji, a więc też z całą pewnością nasi studenci wojskowi będą zainteresowani tą ofertą. Chodzi o to, żeby budować interoperacyjność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby współpracować z sobą. Razem jesteśmy silniejsi. Jeśli chodzi o wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, wymieniliśmy się opiniami dotyczącymi najważniejszych wyzwań. Niewątpliwie dla Polski najważniejszym wyzwaniem jest atak hybrydowy, który został dokonany na nasze granice, stanowiące jednocześnie granice Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówiliśmy o współpracy naszej wspólnej, ale ja chcę też podkreślić, że przecież Wojsko Polskie jest aktywne również w misjach, także na Bałkanach. Niewątpliwie sytuacja w Bośni i Hercegowinie stanowi wyzwanie dla wolnego świata. Tu Chorwacja ma jak najlepszą wiedzę i jak największe doświadczenie odnośnie tego, w jaki sposób należy te konflikty rozwiązywać, a Wojsko Polskie jest obecne w Bośni i Hercegowinie w ramach misji Unii Europejskiej, a więc mamy wiele pól współpracy. Jesteśmy zdecydowani i skoncentrowani na tym, żeby wzajemnie się wspierać, tak żeby budować bezpieczeństwo w naszych państwach. Bardzo wiele łączy Polaków i Chorwatów. Patrzymy w przyszłość. COVID trochę sprawił, że wyjazdy wakacyjne Polaków do Chorwacji są mniej liczne niż bywały jeszcze 2 lata temu, ale jesteśmy przekonani o tym, że po stłumieniu epidemii, po zwalczeniu epidemii również Polacy będą wracać do Chorwacji, żeby wypoczywać w Chorwacji i to są takie elementy, które budują naszą przyszłość. Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi za wizytę w Warszawie, dziękuję za współpracę wojskową polsko-chorwacką i zapewniam, że pan minister zawsze jest mile widzianym gościem w Polsce.